Witajcie kochani w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla was coś, czego strasznie dawno nie nagrywałam i bardzo się cieszę, że będę miała dzisiaj taką okazję, dlatego że wspólnie otworzymy sobie tą wielką pakę kosmetyków od La Rose. Miałam szansę sobie te wszystkie kosmetyki wybrać, natomiast jest tam naprawdę kilka bardzo fajnych perełek i bardzo chciałabym wam je pokazać, bo sklep La Rose bardzo pozytywnie zaskoczył mnie swoim asortymentem i też będę miała dla was kod. Już wam go mogę od razu podać. Na hasło Leska macie 10% zniżki, tak więc jeżeli coś wam się spodoba, albo z tego co ja pokażę, albo z tego co w ogóle jest na stronie sklepu, to ja serdecznie zachęcam, bo naprawdę mają super rzeczy, a teraz przechodzimy już do otwierania. Dobra, słuchajcie, mamy nożyczki, mamy karton, będziemy otwierać to co tutaj jest. Ja sama jestem bardzo ciekawa tych wszystkich rzeczy, więc pozwolicie, że teraz przyspieszę to. Wyciągamy powietrze i zaczynamy. Zamówiłam sobie sporą ilość różnego rodzaju maseczek. Wiecie, że kocham maseczki w płachcie, dlatego właśnie tutaj mam maseczki z różnych firm. Oni tam mają bardzo fajny asortyment, jeżeli chodzi o maseczki. Zamówiłam też dwa zestawy do pielęgnacji stóp, bo powiem wam, że po zimie to one są takie średnie. I tutaj mam też zestawy próbek z Pyun Kang Yul. Ja nie jestem pewna, czy ja dobrze czytam tą nazwę. Natomiast to jest marka, którą ja bardzo chciałam spróbować i właśnie dzięki La Rose mam okazję cieszyć się tą marką teraz. No i tutaj widzicie, głównie to jest Medihill, jeżeli ja dobrze rozpoznaję nazwy marek. Tutaj nie wiem, ale jest taka dosyć cytrynowa i tutaj mamy też taką, powiem wam, że śmieszną, tutaj ten obrazek jest naprawdę no śmieszniasty i to jest też maseczka kolagenowa. Tutaj mam jeszcze dwie. Tutaj jest Active Red Flower Mask i Resurrection Plant Soothing Gel Mask. Także maseczek jest tutaj mnóstwo. Oprócz tego zamówiłam też troszeczkę płatków pod oczy. I to są pierwsze. To są Agave Cooling Hydrogel Eye Mask. I zaraz sobie je zobaczymy, jak one wyglądają. Tutaj mamy kartonik. Mam nadzieję, że mi się tutaj nic nie wyleje, bo chciałam wam pokazać. Oj, one są zamknięte, to może nie będę ich otwierać, bo wiecie, jak pootwieram 10 tysięcy na raz, ale podejrzewam, że mają właśnie taki delikatnie fioletowy kolor. Nie wiem, czy wy będziecie tu widzieć, ale tu jest taka pani i ona ma właśnie płatki pod oczami i one są takie delikatnie fioletowe. Tutaj mamy... O, jest jakaś szpatułka. Nie wiem, do czego ta szpatułka, ale to się dowiem. Tutaj mamy kolejne płatki pod oczy. To są z Petit Fe albo Petit Fi. Też nowa, kompletnie dla mnie marka. I tutaj też mamy, zobaczymy, czy one... O, są do nich szczypczyki, żeby łatwiej było wyciągać. Teraz, czy one też będą za... Klejone? Oczywiście, wszystkie są zaklejone, tak więc nie zobaczymy ich, bo mówię, szkoda mi ich otwierać, żeby mi tutaj nie powysychały. Jak zdecyduję się na jedne, to najpierw jedne będę zużywać, a dopiero potem następne. Natomiast, no mówię, to są kolejne płatki i te poprzednie fioletowe, które też wam pokazywałam, są dokładnie z tej samej marki. Tutaj są chyba jeszcze jedne płatki pod oczy. Tak, ostatnio w ogóle u nich na Instagramie u La Rose widziałam je. Elizaveca. Chyba tak się ta marka nazywa. I to są Donkey Piggy Miaki. Śmieszna nazwa, ale powiem wam, że no bardzo, ale to bardzo przemówił do mnie ten słoiczek. Tu się co prawda wszystko odbija. Mam nadzieję, że będziecie widzieć cokolwiek. Natomiast tak, tutaj mamy... tak, to jest jako eye patch opisane, ale one też są zalakowane, więc nie będziemy ich otwierać. Musicie mi uwierzyć na słowo, kolejne płatki pod oczy, te już wyglądają, jakby miały być białe albo jakieś takie przezroczyste. Więc tutaj zamykamy.
jedziemy dalej, co my tu mamy. Tak, zamówiłam sobie Happy Ends. To jest takie serum do końcówek z marki Anwen. Anwen jest jedną z popularniejszych blogerek włosowych, jeżeli tak mogę powiedzieć. Ja już w sumie na kosmetyki Anwen miałam chrapkę od dłuższego czasu. No i teraz się zdecydowałam właśnie na to serum, bo ono właśnie tam na La Rose było dostępne. Chętnie je przetestuję, tym bardziej, że jak wiecie, teraz troszeczkę ze swoimi włosami po ciąży walczę, więc takie historie na pewno mi się przydadzą. Tutaj mamy All Clean Balm z Heimish. To jest też marka, która w poprzedniej mojej paczce z La Rose się pojawiła, ale chyba mam taki duży krem od nich. I tutaj to jest, poczekajcie, a to mi wygląda, bo jest napisane, że to jest Clean and Comfortable Beauty Intensive Cleansing Balm, więc to jest chyba po prostu próbeczka właśnie takiego balsamu do zmywania makijażu. Jak wiecie, ja bardzo lubię tą formę zmywania makijażu, już nieraz wam pokazywałam różne kosmetyki w tej formie, na przykład chociażby z Clinika i bardzo mi to odpowiadało. Tutaj mamy krem pod oczy z Istrii, to też jest nowa marka dla mnie. O, i on jest zalakowany, więc nawet nie mam za bardzo jak go otworzyć, ale poczekajcie, spróbujemy, gdzie ja zostawiłam nożyczki. O, no powiem wam, że jak na krem pod oczy, to wygląda na całkiem spory, to jest aż 30 ml. Głównie jestem przyzwyczajona do kremów pod oczy, które mają, wiecie, około 15, tak więc to jest niezły zaskok. Co my tutaj mamy dalej? Misha Glow, a to jest Glow Skin Balm to Go Mist. Bardzo mi przykuła uwagę ta mgiełka, bo wiecie, holo, myślę, że to widać, że to jest holo tutaj napis, jak zobaczyłam ją na stronie i jestem jej maksymalnie ciekawa, ona przepięknie wygląda, jak widzicie, to opakowanie jest super urocze, no a markę Misha znam bardzo dobrze, bo jak wiecie, używałam tego ich sławnego beauty kremu. No też w sumie beauty. Dobrze, i tutaj mamy, o, to jest coś dla młodego. Jako, że zapoznajemy się z tą marką, stwierdziłam, że młody też musi się z tą marką zapoznać. I to jest olejek dla dzieci właśnie z Pyun Kang Yul. Jak się nauczę tej nazwy, to będzie dobrze. On też jest zalakowany, ale to może na razie go zostawimy, żeby nam tutaj, wiecie, się nie... Nie będę go po prostu otwierać, zostawię go. To jest olejek dla młodego i dla młodego będzie wykorzystywany. Co my tu dalej mamy? A, jeszcze z tej samej marki zamówiłam krem taki intensywnie nawilżający, dlatego że jak używam kwasów z The Ordinary, to po nich dobrze jest coś takiego właśnie mocno nawilżającego użyć i właśnie na ten krem się zdecydowałam. Oprócz tego, to akurat dla mojego narzeczonego, ponieważ on ma cerę tłustą, więc zamówiliśmy mu krem oil free. Zobaczymy, jak mu się sprawdzi. Ostatnio dzięki temu, że troszeczkę wprowadziłam mu różnych tam rytuałów pielęgnacji, to znacznie mu się stan cery poprawił, więc mam nadzieję, że i ten krem mu pomoże. To jest chyba taki dosyć standardowy 50-teczka. Nie jestem pewna, ale tak mi to wygląda. Zaraz zobaczymy, bo on nie jest zaklejony, więc jego mogę wyciągnąć. Tutaj nic się nie będzie działo. Ale wydaje mi się, że tak. Ma taką dosyć ciekawą, żelową konsystencję. Na pewno jest zalokowany, ależ oczywiście. A nie, tutaj mamy, słuchajcie, dobra, możemy podejrzeć. On nie ma nawet za bardzo żadnego zapachu, ale ma przefantastyczną, albo zasłaniam, przefantastyczną żelową konsystencję, tak więc no, zapowiada się całkiem nieźle. No jest dość spory, też ciężki, także zobaczymy. Co my tu dalej mamy? To jest zaklejony, to jest żel do mycia ciała i włosów Trele Morele dla dzieci, czyli kolejna rzecz dla młodego do wypróbowania. To jest polska marka, z tego co mi się wydaje, tak, to jest marka Effiore, z którą też bardzo chciałam się zapoznać, bo no, doszły mnie słuchy, że jest godna uwagi, więc zobaczymy, jak się sprawdzi i jak się naszemu młodemu spodoba przede wszystkim, no bo to dla niego. Oprócz tego tak, to też jest dla mojego narzeczonego. To jest opaska do maseczek. My sobie po prostu robimy właśnie czasem takie wieczory spa i wtedy dobrze by mu, żeby te włosy przytrzymać, więc zamówiłam mu właśnie taką opaskę, a dla siebie mam też czarną, ale tą w wersji Omg Omg. Bardzo mi się od zawsze podobały te opaski, więc dlatego zdecydowałam się na tą, a żebyśmy byli bardziej machi machi, no to brałam czarną po prostu. I co my tu jeszcze mamy?
przedostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to jest olejowy zabieg do włosów rozmaryn i lawenda. To jest marka Iosi. Ja pamiętam, że ja miałam jakiś olejek chyba do twarzy z tej marki, ale albo komuś oddałam, chyba tak, bo po prostu nie pamiętam. Pamiętam, że miałam, ale nie pamiętam absolutnie, co się z nim stało. Tak więc będziemy testować to, bo mówię, moje włosy mają teraz ciężki czas, więc chciałam spróbować czegoś nowego właśnie do włosów. I ostatnia rzecz, którą tutaj mamy, to jest serum witaminowe z Unika. Tak się chyba ta marka nazywa, Unik, nie jestem pewna. Pamiętajcie, że linki do wszystkiego będziecie mieć na dole, ja Wam to wszystko pozostawiam, więc tam możecie zerknąć w razie co. To jest takie dosyć nieduże serum, bo to jest, tylko że ona jest z propolis witamin, więc tak jakby z, wiecie, propolis no to miód. Więc zobaczymy, jak ono się sprawdzi, ale ono ma tak 15 ml, czyli to taką mniejszą pojemność, ale pewnie jest bardzo skoncentrowane i niedużo go potrzeba. No, także to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten karton. Tak jak chyba mówiłam na początku, mamy kod zniżkowy, na hasło Oleska macie 10% zniżki, więc jeżeli coś Was zainteresowało, albo w ogóle jeżeli coś Was zainteresowało ze strony La Rose, to korzystajcie z kodu, bo myślę, że 10% to też zawsze fajna zniżka, a tymczasem wracamy do normalnego kadru. Dobrze, no i to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że taki staromodny open box Wam się spodobał. Mówię, dawno tego nie robiłam i sprawiło mi to mega przyjemność. Zachęcam Was do zerkania do opisu, bo tam postaram się umieścić linki do wszystkich produktów, które dzisiaj widzieliście, a także tam znajdziecie też namiary na mojego Instagrama i TikToka. Szczególnie na Instagrama zachęcam, bo tam jestem prawie że codziennie. No i tradycyjnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a macie ochotę, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do klikania w dzwoneczek, abyście dostawali powiadomienia, jak tylko jakiś nowy film się pojawi. Dzisiaj się z Wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa pa!